Mam jeszcze pytanie z kategorii moda. Proszę. Jako projektant, osoba, która siedzi w tym od lat i to kocha, jestem ciekawa, co sądzisz o takim stwierdzeniu, że ktoś przygotował całą kolekcję w jeden tydzień? Ktoś przygotował kolekcję w jeden tydzień? To jest możliwe. No wiesz, no myślę, że nawet kolekcję kostiumów kąpielowych byłoby trudno przygotować w jeden tydzień, ale może nie doceniłem teraz mocy osoby, która to zrobiła. Wiesz, no tydzień jest bardzo trudny, no na pewno ja bym nie dał rady, bo jednak bardzo mocno pracuję z tkaninami, są to tkaniny delikatne. Wiesz, to nie jest tak, że ze wszystkiego jesteś w stanie uszyć. Jeżeli pracujesz z tkaninami, które są tym kaszmiry, jedwabie, szyfony, no to są tkaniny trudne, które wymagają podejścia, czasu, powolnego szycia, dużo ręcznych rzeczy. Więc myślę, że uszycie takiej kolekcji w tydzień, takiej, którą ja przygotowuję, jest absolutnie niemożliwe. I nie wiem, co może powstać w tydzień. W tydzień powstała podobno kolekcja Caroline Derpiński. A może znowu to nazwisko. Okej. Zrobiła w tym tygodniu pokaz. No, tydzień przygotowań do pokazu, 2 dni produkcji, no tylko się uczyć. Czy to nie jest trochę podejrzane? Ja nie wiesz, powiem tak, nie podejrzewam rzeczy, które mnie nie interesują. Okej, a widziałeś może ostatni taki mega głośny materiał o Caroline Krzysztofa Stanowskiego? Nie, dzięki Bogu nie widziałem, ale też dlatego, że ostatnio dużo podróżuję i rzadko jestem w Warszawie, a jak jestem za granicą, to mam swoje sprawy do załatwienia i nie widziałem. No myślałem, że to już jakoś ucichły te tematy z dziewczynami z Miami, ale nie, widzę. Jeszcze nie, to dopiero w ogóle teraz była ogromna bomba z tym. Słuchajcie, no ale to powiem tak. Widocznie ten temat jest potrzebny, skoro jest ciągle wałkowany. I tyle, i to nie jest wina Caroline, ona robi swoje. Zwracacie na nią uwagę, więc chyba fajnie, tak? Ona ma dużo zarzutów, na przykład, że jest utrzymanką, takich bardzo nieprzyjemnych. Znaczy, że jest utrzymanką, a myślę, że wiele utrzymanek żyje na świecie i sobie dobrze radzą. Dzisiaj jest wiele dokumentów nawet na ten temat. Myślę, że taka filozofia bycia utrzymanką jest trochę przełożeniem dawnego mitu o księżniczce, że spotkasz swojego księcia. No spotyka księcia, no nie zawsze jest on po prostu piękny. Dokładnie. I na białym rumaku. Czasem jedzie białym Bentleyem.